Chrystus buduje swój Kościół już od 2000 lat. I można pomyśleć po ludzku, że dziwne wybiera cegły, wybiera ludzi, którzy pozornie do pewnych rzeczy się nie nadają. Bo kto by powołał celnika, czyli w tamtym czasie zdrajcę, współpracownika okupanta, kogoś fałszywego, kogoś, kto zdradził swój naród, na tego, który będzie nie tylko apostołem, czyli głosicielem prawdy, głosicielem Boga, miłości, ale będzie również ewangelistą, tym, który tą prawdę będzie spisywał, który ją przekaże. Ale takie są właśnie wybory Pana Boga. Przyszedł powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. Te słowa „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” oznaczają, że Bogu nie tylko zależy na tym, co zewnętrzne, choć to też w jakiś sposób pewnie ważne, ale Jemu zależy przede wszystkim na tym, żeby doprowadzić nas na nowo do życia, żeby człowieka nauczyć relacji z Nim. Na tym polega miłosierdzie, że Bóg podnosi człowieka, nie potępia, ale nie dlatego, żeby powiedzieć „dobrze, że grzeszysz”, ale go przywraca na nowo do społeczeństwa, do życia przede wszystkim ze sobą. Tak się też stało w życiu Mateusza. Słowa „pójdź za mną” były największym wyrazem miłosierdzia Jezusa wobec Mateusza. On wstał i poszedł za nim, wyciągnął go z grzechu i poprowadził nową drogą. Ewangelista i apostoł uczy nas zatem trwania w wierze apostolskiej, w tym, co zostało nam przekazane, bo jesteśmy Kościołem również apostolskim, więc musimy sięgać do tego, co przekazali nam apostołowie, żeby trwać w wierze, a zarazem jest ewangelistą, czyli tym, który głosi dobrą nowinę. Głosi, że na tym fundamencie apostołów mogą budować również grzesznicy, że również dla nas jest miejsce. Jak patrzymy po naszej świątyni, czy jak może nasi słuchacze patrzą po sobie, po swoich współdomownikach, jak wielu tam grzeszników, a jednak nas wybrał. Uczmy się siebie nawzajem przyjmować i w taki sposób sobie okazywać miłosierdzie, w jaki sposób okazał Jezus Mateuszowi, czyli pomagać wracać innym do życia. Amen.